Dzień dobry Państwu. Po dwóch bezbramkowych remisach z rzędu u siebie Orzeł Ząbkowice podejmować będzie również u siebie Lechię Dzierżoniów, która w ubiegłym sezonie zakończyła zmaganie jako lider rozgrywek czwartej ligi grupy Wschód. Obecnie Lechia Dzierżoniów plasuje się w tabeli na miejscu czwartym, Orzeł Ząbkowice natomiast na miejscu ósmym. Orzeł Ząbkowice ma na swoim koncie punktów 10, a Lechia Dzierżoniów 13. Bilans bramkowy Orła Ząbkowice Śląskie to 10 bramek strzelonych, 9 straconych. Natomiast Lechi bilans to 19 do 12. Swój poprzedni mecz Orzeł Ząbkowice u siebie zremisował z Zamkiem Kamienic 0 do 0. Natomiast Lechia Dzierżoniów w ubiegłej kolejce pokonała u siebie Wielowiankę Bielawę 5-1. Lechia Dzierżoniów w poprzedniej edycji Pucharu Polski doszła aż do 1.32 finału, przegrywając 1-2 z Piastem Gliwice. W tegorocznej natomiast edycji Okręgowego Pucharu Polski Lechia dotarła jak na razie do półfinału, w którym to zmierzy się z Polonią Stalą Świdnica. A teraz podaję Państwu wyjściowy skład Lechii Dzierżoniów. W bramce numer 27 Adrian Szady, numer 2 Marek Korzeniowski. Dalej z czwórką Mikołaj Łazarowicz, 6 Dawid Wasilewski, 7 Michał Ciarkowski, 10 Mateusz Zatwarnicki, 13 Marcin Orłowski, 15 Jakub Chlipała, 20 Patryk Ostrowski, 21 Bartosz Rzewski i kapitan drużyny z numerem 24 Kamil Juraszek. W rezerwie pozostają bramkarz z numerem 69 Aleksander Krzyżaniak, z numerem 5 Wiktor Galuba, Damian Bogacz z 8, Kamil Sadowski z numerem 9, z 16 Kamil Ziółkowski, 17 Patryk Chrapek i 18 Kasper Franaszczyk. Trener drużyny Paweł Sibik, drugi trener Marcin Orłowski, trener bramkarzy Marcin Kamieniarz, fizjoterapeuta Łukasz Kresa, masażysta Adam Rzewski, kierownik drużyny Grzegorz Ziemiec i drugi fizjoterapeuta Dominik Watruszko. Jankowiak, natomiast sędziowie liniowi to Marcin Wojciów i Tomasz Majewski. Kolegium sędziowskie Wrocław.
Ogromne brawa, proszę Państwa. Po lewej orzeł Zamkowice Śląskie, dziś w strojach czarno-złotych, a na prawo Lechia Dzierżoniów w strojach czerwono-żółtych. A teraz podaję Państwu wyjściową jedenastkę Orła Zamkowice Śląskie. W bramce numer 94 Piotr Gębara, z numerem 3 Michał Łaski, numer 7 Kamil Ostaszewski, kapitan drużyny numer 8 Paweł Witsanko, numer 10 Łukasz Maciejewski, 14 Michał Czykieta, 16 Konrad Maciak, 20 Jewgeni Belych, 21 Kamil Aramowicz, Filip Barański, 27 i Dominik Jagielski, 77. W rezerwie pozostają z numerem 9 Dawid Kuriata, z 11 Alan Madej, 15 Bartłomiej Szewczyk, 23 Igor Wargin, 29 Miłosz Taranek, 33 Bartłomiej Gawdanowicz oraz Filip Pater, 99. Trener drużyny Rafał Markowski, kierownik drużyny Mariusz Lewandowski. Rozpoczęliśmy spotkanie. Po lewej Lechia Dzierżoniów, po prawo Orzeł Ząbkowice. Niestety, proszę Państwa, cieszyliśmy się już z bramki Kamila Ostaszewskiego, natomiast sędzia pokazał spalonego. Się nagra wszystko. Się nagrywa. Ma prawo się nagrywa. Ale miałeś rację.
razu dwie. Bardzo dobrze, czalać daleko. Ale nie tak wysoko. Za którymś razem wejdzie. Miejmy nadzieję. I co? Miałeś nie być. No ale jestem, bo mnie dzwonili, to ja. Nie będę się im narzucał. Chciałeś bola? No weźmy to już piłkę z bramki wyjmą, ale sędzia podkazał spalnego. Ja nawet się widziałem, ale że wybywałem to strzelnik. Ale się by spalone z tego było widać. Jak już widziałem, to nie chciał tym może wyjąć. Może być niewątpliwy sprawy. To A to oni mieli do ciebie dzwonić, tak? Nie no, miał przyjechać, miał zadzwonić, a nie dzwoni, to ja mam w dupie, kurwa. Ja nie będę dzwonił. Przecież ty nie masz, nie masz jak dojechać. Nie zadzwonił. Bardzo dobrze. Zawsze to jest.
No raz w Dzierżoniowie my wygrali 2-0, kurwa, dwa lata temu. Nie rok temu. Raz tam pamiętam, z Jerzykiem my byli, Jezus nam przywoził. A wtedy to nie pamiętam. Ale co, no, byli na pierwszym miejscu i Baras przegrali, nie właśnie. Tu takie granie. Cały sezon przegrali i Juka. Cały sezon zmarnowany. Tak. Tak, kurwa, kiedyś automaty wszystko. No tak, i tu być mój. No teraz, kurwa, będzie fajnie. Dawa, jeden! Cały sezon grać i Baran jeszcze potem grać nie schodzi. Pierwsza drużyna zawsze powinna wchodzić bez jakiś tam Kiedyś tak było, no. Byłeś na pierwszym miejscu z automatu. Nie, książkę mu dałem wcześniej. Wcześniej mu dałeś, tak? Tak, kurwa. A, no to dobrze. A to nie jest krewny. W gazecie pracę tam podpis, a w gazecie dojść się rozkrewny. Cały artykuł, na cały sam. On tu jest wywiad. No, wywiad. No, to są nie kryminopity, to są te czasy, by czerwono na zachodzie. Czerwone zło, porucznicy, tytuł porucznicy. No. To o tych czasach Rosji kiedyś było. Ja kupiłem, kurwa. Dosłownie Rosji, tylko Związku Radzieckiego wtedy. Kupiłem, kurwa, nie wiem po co. Wywiad, jak będzie się przyjmie, to nie wykluczono, że będzie jeszcze pisał. No, ma być jeszcze druga część, to będzie tak, ale dużo zależy, wiesz, jak się będzie sprzedawać. No jest, kurwa. Ja kupiłem za 30-35, a Strzały to jeszcze nie nic nie świadczy. Strzały to jeszcze nie bramka. Właśnie.
Baby grają. Co ten sędzia? Z głodu patrz, kurwa. Bardzo się słabszy. Dziecko to potrąciło, kurwa, gnieździe wolne. Potrącił barkiem, gdzie jest nie mają gra. Sędzia zdzierżoniowa. Chyba tak, może tak, kiedyś się rodził zdzierżoniowy. We Wrocławiu mieszka. A mieszkać może teraz we Wrocławiu. Rodzinne miasto Dzierżoni. Tak. Wyjazd! Kurwa, jedno. Ale ha, ty już wciąż ty wcześniej. Ale chciałeś kupować. Czytałeś tam co miałeś. Piłem drugą. Na mecz teraz właśnie weszli. A to mnie należy prawda, jak to mnie będzie, to wolę komuś na prezent, a to sprzedam albo. Co? Sprzedam. Też biegał, tu nie widział prawie. Dobra. Musisz złapać. No, ej, kurwa. O już kurwa. Wiesz, że jesteś na meczu? Znaczy nie, no. Spadłem jak ja byłem. Nie, ciebie jak kiedyś mecie, to jeszcze sporo było. Nie wiem, bo teraz tym tygodniu się nie chodziło. Nie, 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 co wygrać, ja bym kurwa głowę niższy. Kurde, co ty brakujesz? Wszystko do złapania. Chyba raczej łapam. Aj, ty. Teraz to mieli szczęście. O kurwa.
parę mierzy. Działo prawo. Działo prawo. Raz strzelał, drugi jaka ręka, kurwa, lewa to nie ręka. Ręka. Podajże, kurwa, tak. Daj to mu na teraz na wodny pole, o tak, no dobrze. Z tego będzie. Noga, kurwa, ej! Sędzia, kurwa! Nogę miał na głowie, on kurwa. No bo... Mógł krzyknąć ła! Brawo! Kurwa, nawet tyłu! To jest będzie lał z połowy. Ej! Ja pierdolę. Baranie, a tu nie było wcześniej? Który mi syn w jedną stronę widzi? Pochodzenie dziewczyny. On dowodzi to jest pana. Chyba z nimi. To też powinien to też powinien usędzić sprawę. Gdzie się rodził. Tak. Dzierżoniowie się urodził, bo w całym mieście. No. Wielkiego Wrocławiu Janina udaje. Nie, tak wracają! Ale nie bliżej w dwie strony, nie? Tak! Nogę na głowie nie zostawił. Chuja gra. Dobrze, że go nie trafi. Ale jakby go trafił, to by kurwa to nie wiem. Sam, kurwa! Znowu, kurwa! I chuju ty! Sędzia, bo to jest skandal jest! Chodź, jeszcze spalnego pokazuje? Nie, tam trenerzy krzyczą. No mają rację, że krzyczą. Pchnął go rękami, kurwa. Czeka, z drugą strony będzie karny. Trener, daj mu w łeb. Ale tak,
Daj mu czerwoną, mu daj od razu, będzie się pierdolił. Dał mu kartkę, bo nie umie sędziować. Żebyś gwizdek połknął. Żółtą kartką został ukarany trener Orła, Rafał Markowski. Wodę mineralną nie wypierdalać. To do żywocie już pójdzie, a nie sędziowanie. On tego nie zauważył. Ja się śmieję. Żebyś chują gwizdek połknął. Wziął go rękoma, pchnął go. No bo kurwa wczoraj kurs skończył. No jest dwie, za łapówkę. No tak to by nie skończył. Za Węgier. Albo za Węgier. No, zielonego pojęcia o sędziowaniu. Przyjedzie taki chuj mestier. Wczoraj nie było baru, grali wyższą ligę. Wczoraj czy to przedwczoraj? Ja wiem. Też baru nie było. Co ty zrobiłeś? Moja! Gdzie zrobił na rękach? Kurwa zrobił to, co zrobił. 26 minuta spotkania. Przegrywamy z Lechią Dzierżoniów 0-1. Autorem bramki zawodnik z numerem 4 Mikołaj Łazarowicz. Kurwa łapie moja, a tu później z góry. Nie pij tyle wody, bo ci kurwa znowu piłka wyleci, kurwa. No to jakby podał. To asysta. Zrobił mu bramkę, no kurwa. Jak chciał, to mógł wybijać tu na rok. Tam piłskuje, kurwa, to miał łapać, nie łapał. Ci zapierdalają, a ten opierdala. Chuja zmienić na łapkę. Byle by pioskował, jak nie umiła. Nauczy się kurwa łapać. Do Polonii nie idzie kurwa. Najgorsze będzie to, jak to się tak skończy. No może jeszcze gorzej, ale jak się skoczy 1-0, to będzie kurwa. Chłopaki biegają, oddają, ale nie wiem, kurwa, żeby nie złapać, kurwa. Jeszcze krzyczy moja. Moja i nie łapie, kurwa. Chuj może zdzierżeniowa jest, nie wiadomo. Ale ja nie umiem złapać, bym wcześniej pokazywał, że nie umie łapać, bo powinien łapać od pioskowo. To nie łap, tylko pioski. Co by nie zajęło? Będzie nie umie łapać piłek. Takiego szmata. Oj, mi pita rękoma na głowę, proszę. Lepiej niech nie łapie piłek, tylko pęskuje. Tak, nie umie łapać. Nie się pije. Bo wtedy pamiętasz, wcześniej mówiłem, piłka do złapania, on pęskuje. To znaczy, że nie umie łapać. Zajemną sprawę. Musi się dużo mieć. Brawo! Brawo, Maro! Nie, nie, nie!
dałeś na to. No właśnie, to tutaj spoko. Już miałeś ludzie, kurde, 7-7. Tak ładnie. Przytnęli moje łapki, złapałby. To mi jeszcze, to mi! Ta moja! Na szczęście on łapać nie umie złapać. Będzie mu się śniło, kurwa. Następnym już nie będzie grał, bo trener go nie postawi. I graj Filip Dubo! Jego dziada nie idzie na trening i się uczył. Wszystkich kibiców piłki nożnej zapraszamy do korzystania z obiektów sportowych w Ząbkowicach Śląskich. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich, miejsce aktywnej rozrywki i wypoczynku, atrakcyjna oferta dla rodzin, grup oraz senior. Karnety w wyjątkowo niskich cenach, zajęcia aqua fitness, nauka pływania indywidualna i grupowa oraz zajęcia zorganizowane. Strefa saunarium oraz spa o powierzchni ponad 250 m2, jedyna taka w okolicy. Sauna fińska, sucha oraz aromatyczna. Sauna infrared na podczerwień. Sauna parowa, tężnia solankowa, przynosząca ulgę osobom z problemami układu oddechowego. Słoneczna łąka oraz basen zewnętrzny. Hala słoneczna to pełnowymiarowy obiekt sportowy z siłownią, salką fitness oraz pokojami gościnnymi. Otwarta na klientów indywidualnych, stowarzyszeń, grup zorganizowanych niemal każdej dyscypliny sportowej. W ofercie ponadto sportowe zgrupowania weekendowe, imprezy sportowo-rekreacyjne, obozy i zgrupowania sportowe. Na terenie Stadionu Miejskiego znajdują się również dwa korty tenisowe do dyspozycji dla klientów indywidualnych oraz grup po wcześniejszej rezerwacji, a także kompleks boisk Orlik ze sztuczną oraz tartanową nawierzchnią. Animatorzy sportu zapraszają w każdą środę na darmowe zajęcia z tekbola w godzinach od 17 do 20 na kompleksie boisk Orlik. Dobrze, że nie łapał, bo kurwa się by wpadł. I tak co się dzieje? Jako klub sportowy Orzeł Ząbkowice Śląskie dziękujemy za wsparcie panu burmistrzowi Ząbkowic Śląskich, panu Marcinowi Orzeszkowi, firmie Mariusz Przewozy oraz przedsiębiorstwu
wodno-kanalizacyjnemu Delfin w Ząbkowicach, Śląsk. Zobaczcie, jak to wszystko w dupę. Dziękujemy również za współpracę zakładowi pogrzebowemu Credo, zakładowi pogrzebowemu Gloria Ciepiersy oraz zakładowi gospodarki komunalnej w Ząbkowicach Śląskich. Jak przyszedł do Atletego i grań, nieraz się spóźniają. Dzisiaj punktualnie, a o dziwo zaczęli. Kago, kago, sędzia, kurde, mój nie widzi. Starzewski, nie dawaj się! Przecież fał powinien być. Gdzie on, kurwa? Dobrze, że ta piłka przeszła, bo jakby lato, to ja pierdolę. Się że przeleciało, to przeleciało. To dobrze, że przeleciało. Proszę powiem, kurwa, rękawice kleją na smarowo. Bo są takie specjalne. Uda premium, kurwa, tak z łapą nie pójdę stale. Która do rękawic, ale do rąk. Piłka leczy, to tak fajnie. Lepiej się piłka. No, powinien tak wybity, skąd piłkarze ręczni są, żeby się przebrać. Tak, z łapą, to kurwa nie pójdę. To już by piłka się trzymała. Może mu się ten, bo... Dyscypliny mu się pomylił. Dyscypliny mu się pomylił. Kurwa, tylko złap, chłopie. O kurde, udało mi się. No kurwa, sam był to złap. No tak. Ja by był smród, to by kurwa nie złapał. Ja by był zabezpieczony. Fauluje to sędzia, nie widzisz? Weź się, nie w tą stronę, że zagwizdał. Ale z jakim opóźnieniem? Zadzwonili do niego wczoraj, kurwa, i ręka, kurwa, gdzieś ty rękę, kurwa, widzę. Tam co chwila krzyczy. Może mogę z ręką być? Może. Kurwa, ale drugi raz zagwizdał w tą stronę, co trzeba.
Kurwa, chcę kurwa odpuścić, kurwa. Wolny. Idź do bramki, kurwa. Wolny. Co on kurwa ręce podnosił? Słabo, kurwa. Dawaj do niej! Kurwa, mać, nikogo nie robi. Kurwa, jego mać. Czy masz włosy na klacie, kurwa? Żółtą kartką został ukarany zawodnik Orła Ząbkowice z numerem 10 Łukasz Maciejewski. Należało. Ale to nic nie było. Wstawaj, bo kurwa trawa zimna. Kurwa wilka dostanie. A to za to, że nie udało. To ten sam nie. Patrz, ile lekarzy, kurwa, cała drużyna. Znawca. Było słychać. Nie, nie, nie. Nie trafił w piłkę. Może nie będzie tak się tego angażował w plenie. Będzie żył. Koniec będzie połowy, jak on tam dojdzie. O kurde, złapał, patrz. Kurwa, cud. Cud. Ja bym to puścił. Zwracaj sobie drogi. Za siatkę. Tak, kurde, chłopie, na boisko nie chodzi. A, skrócił się przez boisko. To im być wartowe. Ogień, ogień! Ja w dobrze walczę! Dobra śruba, tylko nie ten... To nie jest 10 metrów niżej. Poziom. Let's go!
Ogień! Ogień, kurwa! To dobrze, że nie łapał, tylko mógłby wbijać umów, jak na razie. Jakby łapał, to nie wiadomo, co to było. Jebać im. Żółtą kartkę otrzymał zawodnik Orła z numerem 77 Dominik Jagielski. Koniec pierwszej połowy spotkania. Do przerwy przegrywamy z Lechią Dzierżoniów 0-1 po bramce Mikołaja Łazarowicza z numerem 4.
bramkę stracili całkiem niepotrzebnie, tak wiesz. Szkoda, bo tam młodsi juniorzy, naprawdę fajna, fajna ekipa jest. Patrzy się na inne wyniki, co się dzieje? No, tam tu dużo transmisji. Rozpoczęliśmy drugą połowę spotkania. Przypominam, wynik do przerwy 0-1 dla Lechii Dzierżoniów. Co ty tak na słuch? Co? Na galowo. Nie, bo tatuaż robisz, kurwa. Kurwa, tam piszki. Jeszcze kurwa, teraz oby kurwa obserwator, kurwa do mnie, kurwa, co mnie dostał. Balony! Ale jak kopnie tak jak z tej strony, to będzie to mało. Bo się poprawi. Nikt nie zamyka, wszystko w kuchni, kurwa. Kurwa, nie kurwa. Siły, kurwa, nie ma się, jak nie wchodzę. Obudził się.
Kurde mać. Czego nie zrobię? Widziałeś, co w Krakowie jest dziś do tego dnia? Tak. Jedziemy? Ja jestem chętny. Tak? No to możemy się zebrać. No nie no, wiesz, tam jest konkretny skład też. Tylko, że na nockę, nie? Tak, tak, tak. Więc tutaj nie ma nikogo. Co tam nikogo nie było? Ja pierdolę. Nikogo nie było, ale i tak za grubo. Ja jestem na stadionie. Mecz oglądam. No, tam podjedziesz pod bramę i pojedziemy. No dobra. Ale nie powiedział ci, za ile podjedzie. No, żeby zadzwonił. Ja wiem, to słyszałem, że zadzwoni. No ale to kurwa, piąta godzina. Można za 5 minut zadzwonić, a można zadzwonić, wiesz. No co, zadzwonić za 10 minut, to kurwa będzie musiał się udawać. Ja myślałem, że rano gdzieś było, do 12, no, no. 5 to jest chuj, zaraz ciemno. Słyszałem, że znowu kurde szmatek puszczę. A to nie widziałeś? Nie, no mówię ci. Tak.
kurwa, dostał mi rękę. Jak rękę dostał, kurde, jak dostał mnie. Na końcówkę pierwszej połowy. Podwójna zmiana w drużynie gości, w której to boisko opuścili z numerem 20 Patryk Ostrowski oraz z numerem 24 Kamil Juraszek. Za nich na placu gry pojawili się Kamil Sadowski z numerem 9 oraz Patryk Chrapek z numerem 17. Ja pierdolę. Zmiana w drużynie Orła, w której to boisko opuszcza Kamil Ostaszewski, numer 7, a za niego Igor Wargin, numer 23. Przemysłowe. Przemysłowe tam na chwilę. I pół mówię na ciepło. Więc nie sunę się tylko tam na chwilę. Dawaj!
No idź, kurde, no ja pierniczę jaką biega, kurde, ja bym tam to biegał. Jasne. Chyba, żebyśmy się dobrze popychali, nie? Na ciebie ty nie. Tak. Byśmy to biegli. Nie wiem, co to jest. No. Wiesz, dlaczego? Dziwię, że nie mam już. Rzuć to. Chodź poprzeć. Kurde, ma jeden. Zmiana w drużynie Orła Ząbkowice. Boisko opuszcza Konrad Maciak z numerem 16, za niego Alan Madej, numer 11. Nie, 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 nie,
Żółtą kartką został ukarany zawodnik Lechii Dzierżoniów numerem 6 Dawid Wasilewski. Idę, bo mnie nie było. Byłem rany, a później mnie nie było, szło to pierwsze. No i wiem. Nie, to tam gdzie elewator. Na przemysłowy. Pierniczy, no pójdź tą bramkę, kurde, ma gbara. Nie no, to jest niepojętne. To się odpala nie mieszka. Kurde, to tu już powinno być, kurde. A to się zęcić może. Jeszcze tylko do ziemi piła, jest brama i koniec. No! Ja pierniczy, Igor do ziemi piła! Chłopie! A ty robię! Ja nie wiem, że to byłam tylko ruch wyzakotowany. Chyba tak. Każdy by szczerze. Na aplikacji ruch by doprowadzimy to. To nogę przyjąć. Tylko. I do ziemi piła i brama. Mówią, że ma przewagę ciśnień. Kurde. Dzisiaj punktów na pewno nie da. Dawaj, kończymy!
Którą stronę? On tylko jedną stronę widzi. No trokarnia z Wrocławia. To jest ten Dzierżyniowa folowo teraz. Drukarze z Wrocławia. Już ten mu wszedł, że ten na tego go wziął. Na kobyłku. Tutaj. Którą stronę? Głośnie krzyknął oła i widzę dań. I ten głośnik krzyknął. Sędzia durny jak kur. Ja pier... Brawo, nasza jeszcze. To jeszcze rzut rożny pewnie. Pokazał ten. Fajnie, boczny pokazał kurde na ten, a... Druga, przerzuć! No! Ja pierdolę na siłę, kurde. Atakuj dziada! Zmiana w drużynie gości, boisko opuszcza numer 15, Jakub Chlipała. Boisko opuścił Jakub Chlipała, natomiast za niego Damian Bogacz z numerem 8. Boczny przecież widział lepiej, co nie? To jest druga z Wrocławia. To nie wiadomo, może z Dzierżyniowa też. No, może z Dzierżyniowa. Nie, z Żenia. Dobra piło. Tak. Szczubek z sali. No, no nie, to tak jakby moczy nie miał. Moczy jakoś tak. No!
ludzie czeka na podanie. Komu? A tam. Dziesiąta, dziewiąta minuta spotkania. Przegrywamy z Lechią Dzierżoniów 0-2. Autorem bramki Kamil Sadowski z numerem 9. Brawo, Orzeł! Okręgówka jak nic. I podwójna zmiana w drużynie Orła. Boisko opuścili z numerem 14 Michał Czykieta oraz Łukasz Maciejewski z numerem 10, a za nich na placu gry pojawili się Dawid Kuriata numer 9 oraz Bartłomiej Szewczyk numer 15. Ale
Kurde, no nie ma siły. Aha, no. Karacista. Troski na boisko. Nie,
Wszystkich kibiców piłki nożnej zapraszamy do korzystania z obiektu sportowych w Ząbkowicach Śląskich. W ofercie znajdziecie słoneczny park wodny w Ząbkowicach Śląskich, miejsce aktywnej rozrywki i wypoczynku. Atrakcyjna oferta dla rodzin, grup oraz seniorów. Karnety w wyjątkowo niskich cenach, zajęcia aqua fitness, nauka pływania indywidualna i grupowa oraz zajęcia zorganizowane. Strefa saunarium oraz spa o powierzchni ponad 250 m2, jedyna taka w okolicy. Sauna pińska, sucha oraz aromatyczna. Sauna infraryt na podczerwień. Sauna parowa, tężnia salonkowa przynosząca ulgę osobom z problemami układu oddechowego. Słoneczna łąka oraz basen zewnętrzny. Komu? Hala Słoneczna to pełnowymiarowy obiekt sportowy z siłownią, salką fitness oraz pokojami gościnnymi. Otwarta dla klientów indywidualnych, stowarzyszeń, grup zorganizowanych niemal każdej dyscypliny sportowej. W ofercie ponadto sportowe zgrupowania weekendowe, imprezy sportowo-rekreacyjne, obozy i zgrupowania sportowe. Na terenie stadionu miejskiego znajdują się dwa korty tenisowe do dyspozycji dla klientów indywidualnych oraz grup po wcześniejszej rezerwacji, a także kompleks boisk Orlik ze sztuczną oraz tartanową nawierzchnią. Animatorzy sportu zapraszają w każdą środę na darmowe zajęcia z tekbola w godzinach od 17 do 20 na kompleksie boisk Orlik. Ja pierdolicie, no. Kurwa, trawi ci bramkę, nie wiem. Oczy. Dobry dowód. To przez ciebie, boś miejsce zmienił. My nie mogli tego meczu wygrać. To było pierwsze, sędzia tak pilnuje, że... No. Sędzia doliczył 4 minuty no, do regulaminowego czasu gry. To widziałeś, jak piątki przybiją zawodnikami? No on jest dzierżoniowa. Co? On jest dzierżoniowa. Pewnie ta, te łysy. Jeśli jak on jutro w lustro spojrzy, oczu spierdolony. Karny był? No, ewidentnie. Ewidentny karny. No, oczywiście. Nagrane. Nagrane. Jak jest taki fał. Tylko, żeby nie strzelił. Zmiana w drużynie gości. Boisko opuszcza Dawid. Przepraszam, Michał Ciarkowski z numerem 7. A za niego na boisku pojawił się Kamil Ziółkowski, numer 16. Sędziowie wygrali mecz. Nie, orzeł nieskutecznie. Przez nieskuteczność. Ale też sędziom. No, to no sędziom. No. Ale gdyby tu strzelili... Ale w pierwszej połowie nie było karnego? Czego nie gdyby? Kolejna zmiana w drużynie gości. Boisko opuszcza numer 21. Strzelił, Bartosz Rzepski. To specjalnie podniósł, kurwa. A z niego na boisko wszedł Wiktor Galuba z numerem 5. Dzięki.
kolejna zmiana w drużynie gości, w której to boisko opuszcza Dawid Wasilewski z numerem 6. A za niego na boisko wszedł numer 18, Kacper Franaszczyk. W doliczonym czasie gry między słupki trafia Kamil Ziółkowski z numerem 16. Przegrywamy z Lechią Dzierżoniów 0-3. Do budy tam! Sędzia zakończy spotkanie. Wynik końcowy 0-3 dla Lechii Dzierżoniów. Przegrywamy z Lechią Dzierżoniów po bramkach Kamila Ziółkowskiego z numerem 16, Kamila Sadowskiego z 9 oraz Mikołaja Łazarowicza z numerem 4.